Nieznany. Wielka przestrzeń, molekuły i gwiazdy. Po sznurku od drzwi do talerza. Komputery wędrują w nieznane. Zanim ruszą. Krótka chwila o świcie. Obudzone ptaki rozmawiają. Pada ciepły deszcz. Potem ruszą samochody. Matka zdradzi syna. Ktoś przemilczy ważną wiadomość. Inwestor zarobi miliony. Wybuchnie następna wojna. Szlam słów popłynie do mikrofonów. Emeryt mówi pacierz. Dziewczyna pobiegnie na wprost. Podadzą prognozę pogody. Bardzo szybko. Zaraz ktoś zapuka. Skrzypną drzwi. Poderwę tyłek z podłogi. Stanę na baczność. Zaraz usłyszę bliskie kroki. Ktoś mnie obudzi. Będę musiał wyjść. Gardło wypełni się. Łokcie. Zleżały dzień. Bzyczące światło żarówki, klucze, drzwi, papiery, kilka kłamstw, paru skrzywdzonych, znika z oczu. Stygnie herbata, ziejące okno komputera, mgła, deszcz, zima, puchnące myśli. Unika wzroku, łokcie opiera o blat. Wstyd. Szeptu przerywającego śmiertelną ciszę wyczekiwanych kroków nie słychać. Nie ma wody, która ugasiłaby pożar krwi. Tabletki na uspokojenie rąk. Wyczerpanych jelit. Opuszczonych ramion. Wstyd. Nie widać przypadkowego posłańca jakiejkolwiek nowiny. Udane dni. Gdyby leżało tam pół człowieka, dzień byłby udany. Zbiegliby się i patrzyli, z wypiekami łapczywie. Słuchaliby ryku karetki, podglądali lekarzy i straż. Mieliby własne zdanie, wiedzieli lepiej. Godzina byłaby z głowy. W domu, przy kolacji, opowiadaliby z zimną krwią i lekką nonszalancją. Uśmiechali się na widok przestraszonych dzieci. Tego dnia coś by się działo. Nawet nazajutrz w pracy byłoby weselej. Po południu popatrywaliby na tramwaje i przechodniów. Smutnieli. Robili marne zakupy. Ser, jaja, chleb. Wolno wracali na obiady. Chyba, żeby któryś z nich się zagapił. Do czasu. Krzesło. Od czasu do czasu na brzegu. Wyro. Od czasu do czasu na wznak. Okno. Czasami przez, w siną dal, do tego naprzeciw.
lustro i przed nim co nieco. Szafa, po koszulę, książkę, ser, drzwi. Kiedy na nogach, to na jakiś czas. Rzadko. Lampa. Nie za dużo światła. Ściana. Czasami od do od. Kran. Zanim na wyro i po wyjściu z wyra. Rytuał. Waliza. Piżama. Butelka. Ręcznik. Ręcznik. Wspólne prysznice. Pot. Krew. Krew. Wolno, bo wolno. W te i we w te. Cieka. Czas. Czytałem dziś trochę. Parę razy wchodziłem do łóżka, żeby sprawdzić swoją ciepłotę. Palce znajdowałem na czole i drżąco przyklejone do ściany. Patrzyłem też w lustro. Coś było pod szafą. Jestem pewien, że znowu nikt nie uwierzy. A przecież wczoraj, przerzucając papiery, także trafiłem na słowa, których nie umiałem wytłumaczyć. Psie pogrzeby. Niektóre dzieci chorują na raka. Niektórzy aktorzy umierają. U mnie grzebie się psy. W grudniu 1981 oprócz kilku górników w kopalni Wujek padł także chory pies Red. Nazwano go tak, bo był rudy. Dobry, stary Red zdechł. Zesztywniał na mrozie wchodząc do budy. Połowa Reda na zewnątrz, połowa w środku. Tak opowiadał ojciec, gdy tuż przed świętami wróciliśmy z tamtej strony prosto na zmilitaryzowany dworzec w Poznaniu. Płakałem. We wrześniu 1991 umarli Kalina Jędrusik i Czechowicz, a na weterynaryjnym stole skończył życie kundelek Mundi. Co się daje kundelkom, by porządnie zasnęły? Przy tej śmierci też mnie nie było. Śmierć z opowiadań jest czysta i wzruszająca. Ale tym razem już nie płakałem. Może na tym polega 10 lat życia, że się już nie płacze. Okrutne. Zgoda naszych rąk jest zgodą ujarzmionych zwierząt. Poprzedzona walką na śmierć i życie. Strachem, próbami ucieczki, rozszalałym gniewem, kaleczeniem, rozjątrzaniem ran. Nasza zgoda zawarta okrutnie, ale bez skargi. Jesteśmy zbyt dumni, przecież zwierzętom podobni. Byliśmy. Nie ma rzeczy. Można przekonać nauczyciela, żeby nie bił, albo kolejarza, żeby położył się na torach. Można oglądać twarze polityków, a się zarumienią z emocji. Można ich słuchać uważnie. Ale jałowieje ziemia. Można rozmawiać z D i J, nawet pamiętać dni, kiedy tu byli,
mieszkać w kolorowych pismach, klaskać, gdy wykrzykują te sceniczne żale, mocno zaciskać palce. Ale posłysza jej głowa. Można wymownie milczeć. Śmiać się. Telefonować. Reprezentować. Kląć. Składać podpisy. Jechać do Warszawy. Można przebłagać tramwajarza, żeby ruszył w nieznane. Ale i tak nie ociepla się. Wszystko jest możliwe, wszystko się uda. Ziemia, temperatura i głowa należą do nas. Dwanaście. Poleciał na księżyc, ale już nie chce tak wysoko. Odkrył Amerykę. Jedna wystarczy. Przegrał wszystkie wojny. Wywołuje nowe. Zdradzony przez wszystkich zaklina miłość. Uwierzył w Boga, wybrał szatana. Udowodnił, że Bóg nie istnieje. Ciągle go szuka. Rozbitek. Odwrócić nieodwracalne. Odmienić minione. Mecz siatkówki. Rozmowę. Co się stało, jest jak śmierć. Niezmienne, skończone. Rozbitek na bezludnej wyspie nieśni. Co się stało, jest nieodwracalne. Obezwładniający żal towarzyszy śmierci, niepomyślnym chwilom skończonym. Rocznice śmierci nie pozwalają zapomnieć. Co się stało? Nieodwracalne. Punkty światła. Otwarte okno. Noc. Punkty światła. Latarnie. Znaki rozjazdów. Oczy samochodów. Witraże okien. Ciepło, które przynosiłaś. Błysk pantofli. Iskry z ogniska. Kropla krwi na palcu. Fosforyzująca tarcza zegarka. Skończyło się. Zostało 60-watowy księżyc. Okna. Nie gaśnie, bo nie ma nikogo, kto mógłby wyłączyć prąd. Punkty światła. Złudzenie życia. Resztki. Czas prawie staje w miejscu. Resztka atramentu ma wystarczyć za świadectwo upływu krwi. Noc nie do zaśnięcia. Gwiazda nazywana dobrą stygnie. Resztki słów poszły na marne. Krok po kroku szaleństwo. Resztki snu rozpuszczone w jawie. Zdrowe powietrze usunięte z płuc. Resztki serca są zakażone.